Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. Witam Was we wtorek rano, jest bardzo wcześnie. Specjalnie jeszcze wcześniej wstałam, bo dzisiaj mam akurat na 8 i musiałam wstać po 6 godzinie. Szybko się zebrać, żeby jeszcze coś dla Was nagrać, bo stwierdziłam, że wkleję Wam krótkiego vloga dzisiaj. Takiego kuchenno-kulinarnego w większości, bo nie ma kiedy tego robić, a wiecie, potem te filmiki, które tak regularnie kręcę, są za długie. Także postanowiłam, że we wtorki będę wrzucać takie ekstra programy, czy to będą jakieś pokazywanie jakichś nowych produktów, czy jakieś właśnie takie vlogi ekstra. No, zazwyczaj we wtorki. Także dzisiaj wtorek, w czwartek będzie już regularny program, taki zaplanowany wcześniej, a dzisiaj taki spontaniczny vlog. Nagrywałam dla Was jakieś tam przebitki moje z kuchni, bo robiłam zdrowe jedzonko, znaczy staramy się zdrowo jeść, to już mówiłam wcześniej. Jakieś takie, wiecie, więcej warzyw, dużo więcej warzyw i surowych, i owoców, jakieś robimy takie koktajle. No i dzisiaj chcę Wam pokazać świetne danie z ryb, bo ryby to jest taki temat trudny, szczególnie u nas w kraju. Nie ma za bardzo dużego wyboru tych świeżych ryb. No i, a wiadomo, ryba mrożona już nigdy tak nie smakuje idealnie jak świeża, taka złowiona. No i, w związku z tym postanowiłam Wam sprzedać takie mój patent. Właściwie danie, które ja częściowo sobie wymyśliłam, trochę na podstawie takiej kuchni śródziemnomorskiej. Trochę na podstawie po prostu ryby po grecku, tak zwanej. No, także pokażę Wam, jak, co to jest. I jeszcze druga rzecz, taki wegański pasztet z cukinii i orzechów. To jest super pomysł. W ogóle jako na drugie śniadanie, na kolację, na obiad. Super rzecz. Zobaczycie za chwileczkę. A tymczasem jeszcze chcę Wam pokazać moją stylówę dzisiejszą. Dzisiaj mam taką spódnicę z rozcięciem z wełny. Ona jest naprawdę super. I takie buty od Steve'a Maddena, takie hardkorowe bardziej, na płaskim obcasie. Obcisły sweterek, to jest bardzo, bardzo fajny sweterek projektancki z takimi tymi tęczowymi guzikami na całej długości. Do tego pasek, bo ja lubię do takiego ubrania sobie właśnie włożyć, tak podkreślić paskiem. I on pasuje tu do tych guziczków, jest zamszowy taki. No i mam kolorowe bransoletki, o których Wam zaraz też opowiem. O! I moi drodzy, taka stylowa. No jeszcze będę miała torbę w kolorze tej torby, tego paska. Także tak wychodzę sobie do pracy. A tymczasem pokażę Wam coś o tych bransoletkach jeszcze. O, ten stoliczek jest taki troszeczkę lekko tutaj przybrudzony, ale nie przejmujmy się tym. Wczoraj kupiłam sobie w Lumpeksie cudowną bransoletkę. Zobaczcie, to jest taka trochę ala modlitewna bransoletka z koralikami, z naturalnych, półszlachetnych kamieni. Kocham takie bransoletki w ogóle, uwielbiam je. Naprawdę one są nie tylko, że stylowe, ale takie praktyczne, nie przeszkadzają. No i tutaj są różne... O, kitek przyszedł. Kitek co? Ona jest głodna, ale wiecie co, nie będę jej dawać, bo automat, automat z żarciem jej niedługo da. Niech się przyzwyczaja do godzin posiłku, bo jest niecierpliwa bardzo, ale niedługo będzie samo szło. W każdym razie takie różne kolorki i dodałam takie jeszcze tutaj dwa złote, bo też musiałam wymienić trochę tutaj, zwęzić gumkę, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Ta bransoletka jest przepiękna według mnie. I tak naturalne kamienie mają taki fajny, tak w dotyku są takie super. Przepiękny zestaw kolorów. Zobaczcie tam w podglądzie, w przebitkach pokażę Wam, jak super pasuje do tych szarowarów, co ostatnio kupiłam, które mają też takie piękne kolory właśnie. Tam jest taka krótka przebiteczka. No, według mnie to będzie cudowne do stylizacji. Pokażę Wam to niedługo w stylizacji takiej całościowej, z jakąś bluzką jeszcze, z jakąś górą, z stopem powiedzmy, jak to będę nosić. No, ale kolorystyka jest śliczna według mnie. Bardzo taka spokojna, będzie pasować też do takich naturalnych rzeczy jak len. A drugą bransoletkę przerobiłam z naszyjnika takiego na łańcuszku, który był. I takie śliczne, zobaczcie, śliczne korale ceramiczne malowane ręcznie. I też ma takie złote. Większość tych korali to jest właśnie z tego naszyjnika, który się kilka razy już zepsuł i stwierdziłam, że ten łańcuszek jest za cienki, ciągle go zrywam.
No i po prostu rozczłonkowałam go, wyjęłam koraliki. Jeszcze mają takie piękne złote elementy, te koraliki. One są luzem, tak jakby trzeba je nawlekać osobno. Dodałam kilka takich szklanych korali też i takich złotych zawieszki z tego naszyjnika tutaj też dodałam, bo mi się podobały. Taka ważka i z drugiej strony jest kluczyk. O. O, super według mnie. No i te złote korelki też były na tym naszyjniku. Także wyszła bardzo fajna bransoletka według mnie. No i pasuje do takich kolorowych rzeczy, jak mam dzisiaj na sobie. No w ogóle te bransoletki na lato będą mega, bo ja bardzo lubię takie kolory. No i tu mam jeszcze taką fajną z takiej masy bransoletkę w przepiękne wzory i też fajnie pasuje do tych guzików, które mam dzisiaj. No, to tyle o bransoletkach. Bardzo właśnie ostatnio mnie fascynuje taka biżuteria i na wiosnę staram się teraz jakieś fajne nowości ogarnąć, a to są w zasadzie uratowane bransoletki, bo ta kosztowała 5 zł w lumpeksie. No to jest ułamek ceny takiej rynkowej, a ta jest jakby za darmo z odzysku. Także przerabiajcie, kochani. Dobra, wkładamy bransoletki. No i kochani, teraz Wam coś powiem jeszcze na temat tego jedzonka pysznego. Zobaczcie, najpierw przebitkę z moich zakupów lumpeksowych do kuchni, bo kupiłam cudowne rzeczy. Byłam wczoraj w lumpeksie w Wieliczce na rynku. I tam są takie szpargały właśnie. Trochę taki pchlitarg jakby w postaci sklepu second hand. Kupiłam przepiękne rzeczy do kuchni. W temacie jedzonka zostaniemy. Chociaż akurat ta rzecz pierwsza to jest dzbanek. No i to jest przepiękny dzbanek z Delft. Oryginalny, zobaczcie, napisane jest Delftsblau. To znaczy błękit Delft, czyli po prostu niebieski. I to jest sygnowane tutaj przez autora, zobaczcie. Więc to jest oryginalny dzbanek z Delft, ręcznie malowany, przepiękna rzecz wartościowa, która w rzeczywistości, jej wartość jest dużo, dużo wyższa, bo takie rzeczy kosztują po, już będą około 100, powyżej 100 euro kosztować tej wielkości, bo to jest bardzo precyzyjnie malowane, zobaczcie jakie to są szczegóły. Także naprawdę to są bardzo, bardzo drogie rzeczy. No i przepiękne przede wszystkim, to jest dzieło sztuki po prostu, taki dzbanek. Jestem bardzo zadowolona, holenderskie, oryginalne, nie jakieś wiecie, takie fabryczne w sklepie takim zwykłym dla turystów, tylko takie jak można faktycznie kupić w Delft w Holandii. No i kupiłam też włoską misę, która jest śliczna, zobaczcie jaki kształt ma piękny. I oryginalna włoska misa, też ręcznie wytwarzana. Można to zobaczyć nawet tutaj od spodu, ma takie jakby jeszcze pierwotny lekko kształt, widać, że ręcznie szkliwiona też, bo nawet tutaj troszkę szkliwo pociekło. No tak widać, że to jest takie rękodzieło, prawda? I tu jest też sygnowana Italy. Przepiękny wzór ma też, w ogóle zobaczcie tutaj wszystkie szczegóły sobie. No i także warte dużo pieniędzy, także bardzo jestem zadowolona. Oczywiście ludzie nie znają tej wartości takich rzeczy, bo zazwyczaj mało kto się na tym tak naprawdę zna. Kupiłam też talerzyki. Ja bardzo lubię takie talerzyki i mam bardzo różne właśnie takie japońskie, a nie tylko japońskie, ale takie niebiesko-białe, ten jest akurat z elementami koloru, ale też ma granat tutaj, taki kobalt. I on jest w takim jakby efekcie krakle, to znaczy, że o, może zobaczymy to z bliska. Takie szkliwo jest lekko popękane, widać chyba, o, jak tak nieruchomo trzymam. Też są takie, mają swoje numery te talerzyki. Jeden jest taki, ma taki mikro ubytek, ale nie będę się tym przejmować. Jeszcze dwa głębokie, bo głębokich talerzy takich dobrych nigdy za wiele. I te są angielskie bodajże, z taką scenką z XVIII wieku. I można je mieć w wywarce, bo są szkliwione, jak to tutaj piszę, pod malowane pod szkliwem. Ale to oczywiste. Tyle o moje zdobycze lumpeksowe. Jak chodzi o dom, jestem zachwycona. Tak wygląda to. A teraz co w tych naczynkach będziemy jeść? Kochani, bo najpierw tam zobaczcie sobie na tą
na tą rybkę, bo o pasztecie to Wam na bieżąco opowiem, bo jest super i tam pokazuję nawet przepis. Ale rybę najpierw trzeba sobie obsmażyć. Ja wybieram zawsze dorsza albo morszczuka, jak chodzi o takie dania. Tutaj akurat miałam morszczuka i daję sobie, obsmażam go sobie najpierw tak lekko w mące, sól, pieprz tylko. I później robię do tego taki sos po prostu. Słuchajcie, cebulka, cukinia, przyprawy oczywiście jakieś tam. Daję później do tego pomidory z puszki, jeszcze trochę takiego przecieru, takiej pasaty. Oczywiście do tego dodaję miód, o troszeczkę miodu, bo nie prócz soli jeszcze trochę słodkiego zawsze tam w tym sosie musi być. I tutaj możecie zobaczyć, jak zrywam listek laurowy i daję też do tego. No i słuchajcie, to się musi troszkę podusić. Na samym końcu tam wsadzamy rybkę i w sumie danie jest gotowe. Ja zawsze to robię albo z tłuczonymi ziemniaczkami, trochę ziemniaków do tego, a czasami jeszcze gotuję brokuł i ten brokuł z jakby przeciskam, nie wiem jak to powiedzieć, jak to się robi z ziemniakami. Pire jakby z brokułem od razu, ziemniaki z brokułem zgniatam do tego pire, super smakuje i brokuł można w ten sposób super przemycić i naprawdę smak tych ziemniaków jest jeszcze lepszy, a czasem nie ma się ochoty tak na brokuła, tak solo, żeby go jeść, bo jest taki lekko jałowy, a właśnie w takich, słuchajcie, ziemniakach to jest super patent, który podpatrzyłam od Jamie'ego Olivera, rewelacja i naprawdę to super smakuje, jak się do pire doda brokuła i to się razem zmierzy, są takie zielone drobinki w ziemniakach, bardzo atrakcyjnie to wygląda. No w każdym razie przepyszne danie. Zachęcam, żebyście spróbowali, bo ryba w takim sosie można sobie pikantnie doprawić, jest przedobra, naprawdę jest bardzo dobra. No i efekt końcowy, moi drodzy, woda spod ogórków kiszonych, same ogórki oczywiście, korsznickie, no i wolałabym domowe, ale nie mamy. No i przepyszne, odrobinę tłuczonych ziemniaczków oraz rybka z warzywami w takim sosie warzywnym, pomidorowym. Smacznego! No a teraz zobaczcie pasztet. No i robimy pasztet orzechów i cukinii. To jest podsmażona średnia cebulka. Cukinia prawie półkilowa, bo ma być pół kilo cukinii. Podsmażyć trzeba ją i 100 gram orzechów laskowych, grubo pokrojone i to trzeba razem przysmażyć. Teraz Wam powiem, co dalej. Na razie czekamy, aż to się pięknie zmięknie. Już się podsmażyły te podstawowe składniki. Teraz będziemy tu dodawać przyprawy, bo teraz, moi drodzy, oprócz jeszcze startych orzechów, tutaj jest napisane, że 75 gram zmielonych orzechów dowolnych, też migdały mogą być, plus 75 gram płatków owsianych, a na początek na oleju będziemy podgrzewać przyprawy do tego pasztetu. Łyżkę oleju, tutaj pisze, ja dam nawet trochę mniej. Moi drodzy, pół łyżeczki przypraw na ten olej. Ja tutaj dałam już pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki imbiru zmielonego. Teraz dam kminek gniewkę całego. Nie lubię całego kminku, więc tak go trochę miażdżę. A i tak się bardzo nie zmiażdżył, ale też pół łyżeczki tego kminku. To się ma tutaj zbrązowić. Tak, to są przyprawy. Później damy jeszcze szczyptę kajensu i pieprz. Ale na początek trzeba tak przybrązowić te przyprawy. One się już zbrązowiły. No i teraz to dodamy do naszego pasztetu. Te wszystkie przyprawki tutaj się ładnie nam pięknie to pachnie, serio. No i kochani, wrzuciłam tutaj teraz zmielone orzechy. Zmielone orzechy i trochę szczyptę pieprzu cayenne. Jeszcze dodam do tego te 75 gram
płatków owsianych. A, i nie dałam... Nie, kurczę, muszę jeszcze dać, bo zapomniałam. siemię lniane, bo był do wyboru sezam albo siemię lniane. Sekund. Tak, dołożyłam trochę siemienia, ale ja mam starte, więc nawet lepiej, bo ta konsystencja będzie gęstsza i taka bardziej kleista. No i dołożę trochę, tak na oko daję tych płatków owsianych, bo tam 75 gram, a jest pół kilo w tym, więc niecałe 1/5 opakowania. Nie będę tak robić, wiecie, ja nie lubię tak stricte co do gramu, ale kieruję się przepisem jak najbardziej. Tak trochę mam już doświadczenie, ile mniej więcej jak się nasypie, to będzie dobrze. I jeszcze do tego dodamy przecier pomidorowy, bo, no i sól i pieprz oczywiście. Teraz damy ten przecier i ja mam taki gotowy, Sottile Gusto. I tam było 150 gram. Aha, czyli nawet super, bo nawet nie tylko, że mam dość, ale nawet mam chyba nadmiar tego przecieru pomidorowego. No i mam nadzieję, że to będzie pyszne. Posolę to, bo jeszcze było niesolone. I oczywiście damy też pieprz czarny i dam odrobinę miodu, bo ja zawsze dodaję trochę słodkiego, żeby zrównoważyć smak. No i wiecie co? Zobaczcie, tak to wygląda, może dam to w ten sposób. To jest masa właśnie ta cukinia, płatki owsiane, orzechy w kawałkach i zmielone, kajen, przyprawy podsmażone, cebulka, przecier pomidorowy. I będziemy to ugniatać, bo stwierdziłam, że wiecie co, o ile to jest fajne takie kawałki, to my tego nie będziemy jeść na ciepło, tak jak tutaj niby jest sugerowane, że to jest taka potrawa na ciepło, tylko będziemy to jeść do chlebka, albo tak w kawałku po prostu do śniadania. No i dlatego, po prostu będziemy to trochę bardziej zgniatać, no i potem trzeba to wsadzić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Oczywiście wsadzić do foremki wysmarowanej olejem, jakimś tłuszczem, nie musi być olejem. No i zobaczymy, czy to jest pyszne. Jak spróbuję, jak się upiecze, pokażę Wam, spróbuję i Wam powiem, czy warto. I to jest w ogóle przepis z książki takiej. O, można sobie zrobić screena, jak ktoś by chciał mieć przepis, chociaż bardzo źle to widać. Jest, może się uda. Cały przepis, o. Nie za bardzo. Światło tutaj bardzo niefajnie pada. W każdym razie, to jest taka bardzo stara książka, Kuchnia wegetariańska Sary Brown, brytyjskiej autorki, która robiła programy telewizyjne. Jak widzicie, to jest gdzieś z lat 80. książka, ale naprawdę są tutaj bardzo spoko rzeczy. Moja babcia z tego robiła dużo przepisów, bo była taką zapaloną kucharką, ale naprawdę są fajne rzeczy w tej książce. W każdym razie, no, próbujemy ten pasztet, bo jak najwięcej warzyw chcemy jeść. A na lato, na wiosnę i lato rezygnujemy z jedzenia mięsa i przerzucamy się na ryby i na właśnie warzywa. Też jak najmniej cukru, o ile się da. No, może będzie mały wyjątek na święta wielkanocne. No i moi drodzy, nałożony pasztet jest do tej foremki, ale wiecie co? Teraz jak patrzę, to chyba zrobiłabym teraz z podwójnej porcji, bo będzie taki płaski ten pasztet. Myślałam, że tego więcej wyjdzie. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze można było dosypać wiórków kokosowych. Ja nie miałam, więc już zrezygnowałam z tych wiórków. Też myślę, że bez tych wiórków będzie tak samo dobre, bo tu jest dużo orzechów. Dałam trochę więcej orzechów niż było, w związku z tym właśnie, że tych wiórków nie miałam. No i tak to wygląda. Tak się troszkę przypiegł od wierzchu. Ale całkiem spoko. No powiem Wam, że ta foremka to już jest chyba jej ostatnia długa. No, ostatnia prosta. Teraz spróbujemy. Ja tutaj już dłubałam, czy jest gotowy. Zaraz spróbujemy, jak to smakuje. W ogóle ten przepis to jest taki przepis właśnie w zasadzie na kolację, ale taką na ciepło. Więc ten pasztet de facto to jest przewidziane jako potrawa wegetariańska na ciepło. Można to jeść na przykład z ziemniaczkami. Ale chyba dzisiaj spróbujemy sobie to zaraz, wypróbujemy z chlebem zjeść. Pyszne. Pyszne to jest, te orzechy tam czuć. Przyprawy, no mega, naprawdę.
polecam Wam bardzo ten pasztet. Jeśli chcecie więcej warzyw jeść i więcej zdrowych rzeczy, to tutaj są same zdrowości. Trochę płatków owsianych, siemię lniane, dużo cukinii, cebulka, dużo przypraw zdrowych. No pyszne i dużo orzechów. Rewelacja. No moi drodzy, tutaj kucharz kroi chleb. Patrzcie, taki super chleb mamy. Jak się nazywa ten chleb? Chleb z łopaty. Taki, wiecie, swojski chleb. Jest strasznie drogi, więc rzadko go kupujemy, bo to jest normalnie rozbój. Ale rzeczywiście on jest taki, wiecie, super swojski w ogóle. Bardzo dobry. Jest pyszny. Okay. No, cena jest też pyszna. Cena i teraz jest chlebuś z tym pasztetem na ciepło. Pyszna kolacja. No i już jemy teraz takie swojskie pajdy z tym przepysznym pasztetem. Oho! Jest witamina dodatkowa. Myślałam, żeby jeszcze sałatkę zrobić do tego, ale stwierdziłam, że tu jest już tyle warzyw, są orzechy, warzywa. No i w ogóle też jemy sporo warzyw, więc chyba wystarczy, że taka po prostu prosta kolacja pajdy swojskiego chleba z orzechowo-cukiniowym pasztetem smacznego. No i robię sobie jeszcze kawkę do szkoły. O, to jest kawiarka moja. Właśnie i termos. Bo zaraz wychodzę, jest bardzo wcześnie dzisiaj. Taka jeszcze jestem trochę pewnie nie do końca obudzona. Nie wiem, jak to wygląda, szczerze. Także będę lecieć, kochani. I serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmiku. To będzie filmik o markach. Jakie marki warto kupować? Jakie marki warto kupować w Lumpeksie? I oczywiście na pewno nie ujmę wszystkich marek, ale takie marki, które ja często kupuję, bo są świetnej jakości i są w ogóle są mega i mają świetne ciuchy, ładne i tak dalej. Także zachęcam Was do odwiedzenia tego filmiku już teraz. Do zobaczenia.